Mamy złą wiadomość dla fanów Grand Theft Auto 5, a jeszcze gorszą dla tych, którzy zamówili pre-order na PlayStation Network. Gracze mieli dostać możliwość pobrania nowego GTA 4 dni przed premierą, czyli wczoraj, 13 września. Lecz Sony ogłosiło, że realizacja oferty preloadingowej nieco się opóźni i w Europie będziemy mogli pobrać grę dopiero 16 września. W związku z tym, że niektórzy gracze odwołali swoje preordery, by móc skorzystać z tej okazji, wielu z nich napisało, co im leży na sercu i okazało swoje niezadowolenie na oficjalnym forum PlayStation.